ciągu 2 lat rządów PiS dług publiczny wzrośnie w Polsce najbardziej ze wszystkich państw Unii Europejskiej według prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To efekt tego, że PiS myślał, że sfinansuje rekordowy wzrost wydatków socjalnych na 500+ i obniżenie wieku emerytalnego przez nowe podatki i uszczelnienie systemu podatkowego, ale okazało się, że z jednej strony podatek od sprzedaży detalicznej został zawieszony po interwencji Komisji Europejskiej, z drugiej strony uszczelnienie podatku VAT nie jest wcale takie szybkie, jest bardziej czasochłonne. Szczęśliwie dla rządu, jego rządy zbiegły się z końcem perspektywy unijnej budżetowej, przez co spadły publiczne wydatki na inwestycje. Natomiast to też nie było takie przełożenie 1:1 na deficyt, ponieważ te inwestycje w dużej części były finansowane przez jednak ze środków unijnych. W każdym razie inne państwa członkowskie Unii Europejskiej wykorzystują obecny okres dobrej koniunktury dla poprawy stanu swoich finansów publicznych, podczas gdy polski rząd prowadzi właśnie ekspansję fiskalną, zmniejszając przestrzeń fiskalną na okres, kiedy koniunktura w Europie się pogorszy. Dlatego właśnie ten dług rośnie w Polsce najbardziej w Unii Europejskiej. 22 listopada Forum Obywatelskiego Rozwoju zaprezentuje raport Perspektywy dla Polski, który analizuje m.in. stan finansów publicznych w kontekście polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości.